Wystawa plakatów z kolekcji Krzysztofa Kucharskiego, plakatów filmowych oczywiście, jest bardzo ważną częścią festiwalu filmowego TOFI Fest, jego 9. edycji. To plakaty wyjątkowe, bo jak mówi podtytuł wystawy, wyszperane z szuflady. To są rzeczy, które oddają stan ducha kinematografii polskiej w latach 70., 80. Może raczej nie tyle kinematografii, ile przemysłu kinowego. Jest to miszmasz gatunkowy. Ktoś może powiedzieć, że jest tutaj wszystko, tak zwane mydło i powidło, że te plakaty mogłyby do siebie nie pasować. Moim zdaniem pasują właśnie dlatego, że przedstawiają pewien wycinek z historii polskiego przemysłu kinowego. Filmy, które trafiały do polskich kin, często trafiały kompletnym przypadkiem. Trzeba było jednak zrobić do nich plakat i robili te plakaty, no bo jak to wiadomo, Polacy mają najlepszych grafików, robili znakomici graficy. Możemy tutaj zobaczyć plakaty Młodożeńca, plakaty Lecha Majewskiego, który zresztą tutaj na festiwalu TOFI Fest pokazuje film Młyn i Krzyż. Są plakaty Jakuba Erola, jest nawet Eryk Lipiński, znany może trochę bardziej z twórczości rysunkowej. W każdym razie ta wystawa jest tym ważniejsze, że jest to zbiór pochodzący z Torunia. Tutaj funkcjonujący, tutaj się znajdujący. I mamy taką nadzieję, że kiedyś w komplecie trafi do jakiegoś toruńskiego muzeum, a może sam stworzy muzeum. Miejmy nadzieję, że również przy współpracy TOFI Festu.